już nokaut. Nadchodzi przymusowa eksmisja pięściarzy katowickiego klubu Kleofas. Ponad stuletnia tradycja, setki zwycięstw i dziesiątki zawodników trafią na bruk. Pewnie, że się wahałem, ale w boksie nie możesz tego pokazywać. Najstarszy klub w kraju miałby być zarządzany przez młodego prezesa. Kleofas to nie jest zwykły klub, tylko kawał historii Śląska. Moje zadanie polega na tym, żeby ta historia trwała nadal. Staram się dzieciakom pokazywać, że boks jest najpierw zabawą, grą, w której zdobywamy punkty za prawidłowo wyprowadzone ciosy i skuteczne obrony. A rywalizacja pojawia się później. Nawet jak nie będą mistrzami, to na sali nauczą się, co to jest ciężka praca. Boks to jest najlepsza szkoła charakteru, systematyczności i determinacji. I widzisz efektów od razu. Ale w końcu przychodzą. To wszystko nam się przydało, kiedy walczyliśmy o przetrwanie klubu. Często wbrew wszystkiemu i wszystkim. Osiem lat temu straciliśmy stan, ale klub to nie są ściany. Klub to są ludzie. A na Śląsku zawsze stajemy po ciosach. I tym razem też się podnieśliśmy.